Cześć. Każdy kocha swojego psa, ale mało kto lubi po nim sprzątać. Jedna kupa w parku tu, jedna tam, to nie jest przecież taki duży problem. I tym sposobem mamy 5,5 tony kupy w mieście, codziennie. Jak sprawić, żeby ludzie zrozumieli skalę problemu i zaczęli sprzątać po swoich psach? Musimy pokazać go w taki sposób, żeby ludzie w jasny sposób zrozumieli, na czym polega problem. Najlepiej, jeżeli przeniesiemy całe kupy z parków prosto pod ich nosy. Jak to robimy? Okupuj Facebook. Wszystkich ludzi, którzy są niezadowoleni, oburzeni ilością kup w warszawskich parkach, zbieramy pod szyldem Okupuj Facebook. Prosimy ich, żeby zamiast słodkiej fotki swojego psa wrzucili zdjęcie jej kupy, ich kupy, kupy psa. Sprzątają regularnie kupy po swoich psach, więc nie będzie ich to brzydzić. Jeżeli nie mają psa, to jest na tyle dużo kup, że każda zgodzi się pozować. Żeby skoordynować działania, używamy aplikacji ThunderClap, która gromadzi przesłane zdjęcia i udostępnia je jednego dnia o wybranej porze na newsfeedach wszystkich ludzi. Do każdego zdjęcia dołączona jest wiadomość: odkup Warszawę, skasuj z nami kupy. Wyjaśniamy w niej, że każde zdjęcie kupy można skasować tak łatwo, jak można usunąć kupę z parku po swoim psie. Na dzień akcji wybieramy ostatni dzień zimy razem z roztopami, kiedy wszystkie kupy wychodzą na światło dzienne. Zamieniamy ten sam Facebooka w warszawskie parki, pełne psich kup. Dlaczego nasza akcja skutecznie zmieni zachowanie ludzi? Po pierwsze, przenosząc kupy z parku na Facebooka, pokażemy ludziom, że ten problem jest naprawdę ogromny. Po drugie, pokazujemy im, że sprzątanie kupy jest tak łatwe, jak skasowanie zdjęcia psiej kupy z newsfeeda. Po trzecie, szok wywołany taką ilością kupy sprawi, że nasz ruch Okupuj Facebooka stanie się wiodącą siłą, mającą namówić właścicieli psów do zmian zachowania, podnoszenia kupy po swoim psie. Odkupmy Warszawę. Dziękujemy.